Środowisk konserwatywnych, narodowych, wreszcie serbskiego środowiska w Warszawie. Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie. Minęło 12 lat, mija 12 lat od agresji na państwo, które broniło swojego terytorium. Przed separatyzmem, przed terroryzmem. Broniło przed zagrożeniem, które na naszych oczach staje się również naszym udziałem. Konkretnie na Śląsku. Pokazało, że zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym należy stawiać czoła. Jest to dla nas memento w sytuacji, gdy rząd Rzeczypospolitej Polski, który 3 lata temu uznał atrapę państwa stworzoną na Bałkanach, teraz na naszych oczach spycha nasz naród pod swoje zależności tej samej, co przed wiekami, od Niemiec i od Rosji. 12 lat temu bezbronna Serbia zmierzyła się z agresją kilkunastu państw.
3 lata temu, łamiąc prawo międzynarodowe, przez samych siebie podpisaną rezolucję, większość państw Unii Europejskiej uznała tak zwaną Republikę Kosowa, która, jak wiedzieliśmy my wcześniej, a teraz dowiadują się odbiorcy tak zwanego głównego nurtu mediów, kierowana jest przez po prostu mafię. Hashim Thaçi, premier Republiki Kosowa, jest głową albańskiej mafii w tym regionie. Mafii, która przeprowadza 60% transportu narkotyków do Europy Zachodniej. Mafii, która handluje żywym towarem, handluje bronią, która porywa ludzi przede wszystkim narodowości serbskiej i to już od wielu lat, torturując, mordując i sprzedając ich organy. Pytamy się zatem, skoro było to wiadomo kilka lat temu, dlaczego rząd RP uznał ten twór? Dlaczego skompromitował Rzeczpospolitą, skompromitował naród polski?